Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z BrickRixa. Jest ze mną Kamil Kamilski. Cześć. Gramy sobie w testerzy projektów. W BrickRix gramy sobie czasem. Tak, BrickRix, ale testujemy projekty dzisiaj. Tak, i co dzisiaj przetestujemy, Andrzej? To jest takie zasadnicze pytanie. To ja miałem zadać pytanie, bo nie, ja się przywitałem. Nie, to ja zadaję pytanie, bo ty się przywitałeś. Co dzisiaj przetestujemy, Andrzeju? Najbardziej prestiżowe auta w całym BrickRix testujemy dzisiaj. Dokładnie, więc zostawcie łapkę w górę za najbardziej prestiżowe auta i prestiżowego Boba. Boba Dobrze, Kamil, Marleya. To ty pierwszy z res. Ej, w ogóle jesteśmy właśnie, zapomniałem powiedzieć bardzo ważną historyjkę do dzisiejszego odcinka. Jesteśmy sobie właśnie tutaj na obrzeżach Warszawy, niedaleko Piaseczna. I tutaj właśnie mamy daleko tor wyścigowy. Tak, za Biedronką, jak ktoś kojarzy. No dokładnie, tam za Biedronką, jak ktoś kojarzy, tam jest jeszcze kościół niedaleko. Pozdrawiamy pana kasjera. Nieważne. Nie, i tu jest taki tor wyścigowy, to może pan kasjer ogląda i ci przesyła buziaczka. Tak, to ja też mu przesyłam buziaczka. Ja nie. Dobrze, tak więc wchodzimy w nasz tutaj edytor postaci i wybieramy sobie... To ja pierwszy zacznę. No dobra, co ale tam? Powiedz, jakie auto wybierasz, to ja też wybiorę takie samo. I zobaczymy, czy twoje będzie lepsze, czy moje. Ferrari. Testujemy sobie. Ferrari, konkretnie model F40. Taki mam. Ale ja nie mam Ferrari. Ale ja mam Ferrari. A czemu nie powiedzieliśmy, że Ferrari? Nie powiedzieliśmy, że Ferrari też mamy pobrać. Bum, Ferrari. Ferrari. Pa. Chwila, jak się... Nie, nie widzę, ja nie widzę. Dobra, zaraz ci tutaj pobiorę Ferrara, że zobaczysz. Pa, jak ty jesteś przejeżdżany. Już mam pobrane. Turbo Ferrari się nazywa. O, proszę bardzo. Jak ty przejeżdżany jesteś zaraz, okay. Gościu. No chodź. Co tak, to nie jest Ferrari, to jest jakieś... Co to jest? Jest napisane Turbo Ferrari. No chodź, typie, patrz. Jak to jest jakieś Gundwa, nie Ferrari. Turbo Ferrari. Niechcący sobie zepsułem pojazd, no nie ma. O Jezu, prawie ten. Co prawie? Nie możemy za ten... Co? Mam mały problem, bo moje Ferrari się... No to... Admiros killed by Admiros, ty to nieźle. W ogóle mam troszeczkę za głośno tą grę generalnie, ale tak troszeczkę generalnie, Kamil, jak się wracało do życia? Backspace, whatever. Backspace'em. Nie? Tak. O. Dobra, wysiadam z tego. Chcę usunąć te auto. Jasne. To Ferrari było tak słabe jak ty, ziomek. Dobra. Czekaj, tak się usuwało fajnie. Dobra, ja już się tym zajmę. Przejadę cię za kasjera z Biedronki, że go obrażałeś. Gdzie ty tu jesteś? Dobrze. Proszę bardzo, patrz, Kamilu, mam drugie Ferrari. Tak? Teraz mam zwykłe Ferrari. Jest napisane Ferrari po prostu, więc obstawiam, że będzie lepsze. Zaraz się przekonamy. Ferrari, o kurde. Gdzie ty jesteś z tym Ferrari? W innym miejscu. No to świetnie, w którym miejscu? Nie wiem. A dobra, widzę już. Nie, bo już... A. Patrz. No teraz, jak już... Nie, moje Ferrari zostało usunięte, więc ty robisz. Pokaż swoje Ferrari. Dobra, dawaj, ustawiamy się na tor wyścigowy. Dobra, ustawiam, ja po prawej stronie. Na linii mety, dawaj. Na linii mety i czekaj, bo się moje Ferrari rozpadło, zanim jeszcze wjechałem. Ej, co ty przekraczasz linię, halo? Zaraz będzie falstart. Chyba coś ci się z Ferrari posypało. Rura wedochowa ci się urwała, typie. Co pan powiedział? No chodź. I nie ma resetowania. Co ty robisz? Jak tutaj nie skasowałeś? Oj, coś się z pana Ferrari chyba posypało. Mam takie wrażenie. Nic się nic nie posypało. Nie musisz się cofać. Ctrl R, Kamilu. Ctrl R? Dobrze. Kurde. Twoje Ferrari ma tak niskie podwozie, że nie potrafi jechać. Dobra, czekaj, uwaga, ustawi się no, na dawaj. Mnie. Czy jest pan gotowy? Tak. To na 3-4. Raz, 3. Ja wiedziałem. Ej, halo, moje Ferrari to jest oszukane, to nie jest Ferrari, to na pewno jest jak Ferrari. To nie? To nie jest Ferrari. O Jezu. Tak jest. Ej, nie ma resetowania, halo. Nie ma resetowania. Jasne, jak ty nawet do mety nie dojechałeś, ziemek, ty tam w połowie się rozbiłeś. Tak, jasne. Patrz. To jest checkpoint, a nie mety. Halo, jakie oszustwo. Jeszcze się rozpadł drugi raz, dobrze, witam. Co ty robisz, typie, halo? Ale moje Ferrari! Wygrywam nie. ten wyścig, patrzcie. Czekaj, na 3 razy spróbuję. Właśnie widzę, 10. Właśnie mam kamerę do tyłu i widzę te twoje 3 razy, zobacz. Kamilu, poczekaj! Jasne, weź się zatrzymaj! To za złom, najgorszy, nienawidzę patrzcie, Ferrari. Patrzcie, jak jest daleko, patrzcie. Już jestem tutaj przy końcówce, jak to ja wygrywam ten wyścig? Wiesz co, ja mam pomysł, co zrobić z tym Ferrari. O! Tyle. Temacie. Co? Halo, ja tam nie widzę. Ja w każdym bądź razie jestem już przy mecie praktycznie. Już za chwilkę zwyciężam tym odcinku. Postawiłem kloca na masę Ferrari.
Już za chwilę zwyciężam w tym wyścigu. Ogólnie nie wiem, Andrzeju, czy wiesz, ale kto wygra w całej konfrontacji, ten daje życzenie ja drugiej osobie. Nie mogę się ruszyć, Kamil. Tak. Nie mogę się ruszyć, Kamil, niestety, czekaj. Halak, ty ze swojej strony przyszedłeś. No co, jestem na mecie, ziomek. Jasne, jasne. Cześć. Oszukane. No i co? No i co? Pierwszy przejechałem przez metę, pa, jeszcze mnie przepchnąłeś. Pierwszy na mecie. Dobra, tak więc teraz tą konfrontację wygrywam ja. Nie no, ten, to już innym autem. Ej, ale moje Ferrari musicie przyznać, że było fajniejsze. Nieprawda. Ja tak uważam. Jak to nie? O, tyle sądzę o twoim Ferrari. Dobra, chociaż zginiesz z mojej ręki. Nie, nie w dzięczniku, o. O nie. O nie. Przykro mi, Kamilu. Smutno mi. No cóż, dobra, wróćmy na start. Dobra, wróćmy na start, to prawda. Dobra, teraz ja wybieram auto, zobaczymy. W sensie ja wybieram, no, kolejny projekt. Mhm. Kolejnym projektem jest takie fajne autko jak... Jak? Lamborghini. Mam takowe. I... Moje jest Improved Lambo. Od moje razu sobie rezerwuję. Aventador wow. Jakiś. Lamborghini. To Lamborghini to tak niepodobne jakkolwiek, ale... ale nieważne. Ale Jezus. Ty w silniku mi coś harczy. I ta rejestracja, see ya. Czekaj, mam jeszcze drugie. Jak to see ya? No, na rejestracji mam see ya. Ale ciebie tu nie ma, Kamilu. Wiem. No. Musisz się teleportnąć, wiesz. Zaraz to zrobię, słuchaj, tylko dobra, mam małe wątpliwości. Jestem na starcie. Mam małe wątpliwości, które auto wybrać. Może to? O, to jest fajniejsze. Tak? Tak. O kurde, co to jest? Ty, bo ja tu czekam. Czekaj, zmienię się w cywila, żeby ładnie wyglądać. Cześć, my name is Bob. Dobra, wezmę Lamborghini Sia. W ogóle, taka ciekawostka, Kamil, mam czerwoną koszulkę i tak jak Bob wyglądam. Dokładnie tak samo. No, tylko że spodenki mam w innym kolorze, tak patrzę. Pokaż spodenki, że masz w innym kolorze, bo nie wierzę. Spoko, nie pokażę. Pokaż, bo nie wierzę. No dawaj, czekam na ciebie. Czekaj, próbuję tutaj... Co ty próbujesz? Halo, nie mogę żadnego auta zrespić, a to się teraz przewróciło. Dobra, działa. Mogę ci usunąć wszystkie, tylko usunięte. Swoje też usunąłem, o ty nie, gałganie. Bo wysiadłem z niego. O nie, najgorzej. Dobra, wsiadamy. Ej, to auto jest zepsute. No to co? Buu, moje Lamborghini lepsze. No jak ty nawet auta nie umiesz sobie zrespić porządnego. Tam nie umiesz porządnego auta zrespić, patrz co się dzieje teraz. Dobra. No dawaj, czekam. Żarty się skończyły, jednak biorę... Dawaj, bo zaraz idę do Biedronki po gumę. Dobra. Z nudów. Dobra, wstawiam się na drugim końcu mapy. Aha, co to jest? Lamborghini. Wygląda jak, nie wiem co. To jest moje to jest Lamborghini, widzisz, to piękno czarne. Nawet koło Lamborghini nie stało, ziomek. Dobra, na 3-4, okej? Okay? Dobra. Już. Fal start, miał być na 3-4. Dobra, jeszcze raz. Niech ci będzie. 3-4. Dobra, żebyś się tak wywrócił. Żebyś się tak... O nie! Halo, straciłem koło. No i co, a ja nic. Ale jadę moje dalej. Moje Lamborghini jest może wolne, ale za to jest ale bardzo... jadę dalej, bez dwóch przednich kół. Szkoda, że nie można strzelać z tego. Tak i nie mogę skręcać już w ogóle, ale jadę do przodu cały czas dzielnie. Moje Lamborghini się rozpędza. Jadę dzielnie, bez dwóch kółek na przedzie, ale jadę. Ale jaką przyczepność mam teraz, słuchaj. I te 113. Ty daleko tam jeszcze do mety masz? Kawałek, bardzo możliwe, że mnie wyprzedzisz. No, nie wiem, szczerze mówiąc, to już jest moja maksymalna prędkość. A ja, czekaj, nie widzę ile mam. 118, to jest maksymalny. Ja mam 95, pojadę. 96, aktualnie bez tych kółek. Ty, no doganiam cię trochę. No mówię właśnie, ale... Ale nie, cóż, nie. O nie, o nie. Ale gałgam, o ja. Nie. Wygrałem. O nie. Co ty zrobiłeś tam? Jedziesz, nagle się klocki z ciebie posypały. No już nie wytrzymało to auto takiego wstrzężenia. Ono bez dwóch przednich kół przejechało praktycznie większość wyścigu, słuchaj. No. Kurde. Tak to wyglądało. Jestem tylko cywilem, proszę mnie nie zabijać. Dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę. Czemu się kłaniasz? Bo nie rób mi bardzo krzywdy. Proszę.
Co ty robisz? Co to za jakieś strzelanie? Car Crusher, niczym w Robloxie. Dobra, to chodź do Biedronki, zapraszam. Dobra. Tu zdaj z czerwonym dachówką. Dobrze. Idę. Tup, 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 tup. O nie, zamknięta! O nie, a to ona nie była... A dzisiaj jest niedziela, bo jest dzień handlu, bez handlu. Tak? Wiesz, a Biedronka zamknięta. Wiesz, jak musisz to przypłacić? Nie, nie muszę nic przypłacić. Klękaj. Ha, czemu jest? Myślałem, że jesteś nagi w pierwszym momencie. Co? O halo. Nie. Ja tu próbuję się transformować. O ty, gałganie. O ty! Gdzie? Wszyscy umrzemy. Nie, ty tylko umrzesz. Nie, wszyscy. Au! I ty też umarłeś? Tak. O nie. Ale zarobiłem 100 dolarów, myślę, że to też się liczy. Wow, to dużo. Tak, to jest dużo. Mogę podnieść po tobie broń, wiesz? Fajnie. Tak? Nie, nie fajne. No. To co, kolejne auto? To teraz ja wybieram. Dobrze, Kamilu, wróćmy na start, standardowo. I wybieraj, wybieraj. To auto. Teraz Ferrari już było, prawda? To Porsche. Ja nie mam Porsche. Jak to nie masz Porsche? Nie wiem, nie miałeś pamiętam. Miałeś sobie wziąć Porsche. Ferrari? A nie, mam Porsche. Jakie bierzesz Porsche? Jakieś czarno-białe wziąłem. Czarno-białe? Przednie kółko mu się nie skręca. O Jezu, mam chyba jakieś super dobre Porsche. Porsche 981 Spider Police. Ej, te Porsche, szczerze mówiąc, to... Już znam wynik wyścigu przed startem. Co ty wziąłeś? Co ty wziąłeś, halo? Jak to nawet do Porsche niepodobne. No to jest Porsche. A. To trochę mi się klocek sypał, dobra. Ej, on... Zobacz, no kółko mu się nie skręca. O Jezu, warczy twoje Porsche strasznie. Ale zobacz. Dobra, nieważne. Bo to jest chyba prototyp Porsche, na to wychodzi. No to wychodzi, ale on w ogóle skręcać nie potrafi. Przednie koło się blokuje, dobra, nieważne. Police, ale mam ciemny taki. A mogę włączyć sygnały? To ty latarkę włączasz? No, wczoraj włączyłem latarkę. Dobra, jestem gotowy, jestem na linii startu. Jestem gotowy do wyścigu. Jak się włączyć sygnały? Na H może? Na Q? Że F1, F1 była podpowiedź. Na headlights. Q. L. Okej, okay, a po Q? Nie, pod Q mam latarkę. Ej, było gdzieś tak. Warning lights, J. O, jest! Pod J włączasz sygnały policyjne. A ty nie masz. W ogóle klatki gubię. Coś włączyłem normalnie. Nieważne. Coś włączyłem? To coś? Ja też mam mało klatek, wiesz? A, to chyba no. przez te, słuchaj, twoje światełka może. No to na pewno. A teraz? Lepiej. Dobra, to jedziemy. Ale Porsche mi nie jedzie. Ja to naprawię, poczekaj, ja ci pokażę. Nie, proszę zostawić moje Porsche. Ej, ono nie chce jechać nigdzie. Ja to naprawię, poczekaj. Halo. No nie! Dziękuję, panie mechaniku. Trzeba zajrzeć pod maskę. Trzeba zajrzeć pod maskę. Czekaj, dokopałem się do silnika. Jakie awaryjne włączyłem chyba. Oj. Jedzie, dziękuję, panie mechaniku. Tak? Dobrze, to super. O nie, już widzę ten wyścig, zobacz. Dobra, uwaga. A ja ciągle wsiadam jako pasażer. Driver, dobra. Gotowy? No to lecimy. Chciałbym powiedzieć, że jestem gotowy, ale czekaj. Dobra, niech będzie. Zresztą mam napis z tyłu Porsche. No, dobra, 3-4, start. Spider Police Black Widow mam napisane z tyłu. O stary, jaka to jest prędkość. Tak. Oj! Ty, ja nie wiem, czy ja dojadę. Chyba wypadek będzie. O. O nie. A ty gdzie tam jest? Ja ciebie nawet nie widzę. O kurde, ale prędkość. I... Stać, policja! Halo! Co to było? Ej! Oszukaństwo! Ej, halo! Czemu się odbiłeś od samochodu? Halo, zgubił pan koło! Nie zgubiłem. To jest pańskie koło. Czemu ja się odbiłem od ciebie? Nie wiem. To jest pytanie najlepsze. Ja też nie wiem. Ale wiem jedno, że mam pańskie kółko. Jak to moje kółko? No odpadło ci chyba, nie wiem. Nie no, mam już nowe. Czekaj. Move there. W ogóle ja słyszę ten. Taki warkot silnika jakby.
No bo jedziesz pa, jakie autem. Bączki kręcę. Bączki. Normalnie, na parkingu Biedronki, pa. Bączki na parkingu Biedronki są kręcone. A poka auto. No pa, no, co chcesz? Ja nic. Pa. Ała. Boom. I... Ty co ty robisz, typie? Tuninguję auto. Nie, ty je po prostu chcesz zepsuć. Nie. Proszę zostawić moje auto. Halo, proszę mnie zabijać, jestem tylko... Właśnie, widzowie cywilem. Pisali, że... Pisali mi widzowie, że jakoś się da uruchomić celownik, co nie? Ale zapomniałem... A, widzowie są pijani albo pod wpływem alkoholu, ja tam bym ich nie słuchał. Pod F którymś, tak mówili. Tak? Tak, tak mówili. No nieważne, no nieważne. No tak miało być, co nie? Tak miało być. Dobra, tak Kamilu, więc... chyba będziemy kończyć tak, ten odcinek, prawda? Tą konfrontację wygrałem ja. Oczywiście ja wygrałem, nie ma co się kłócić. Oczywiście. Moje autko było lepsze zdecydowanie. I myślę, że odcinek wam się spodoba, bo to były drogie auta, najdroższe jakie w ogóle znaleźliśmy. Tak. Więc nie ma co przedłużać. Trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć. Cześć, trzymajcie się.